Dzień dobry, reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Okej, dawno tego nie robiłam, ale wyszłam właśnie z kawą na podwórko. Jest tak piękne słońce, że musiałam skorzystać. No nie powiedziałabym, że jest zbyt ciepło, ale w słońcu tak czy siak jest przyjemnie, bo nie ukrywam, że bardzo mi go brakuje ostatnio. Wracam doładowana, chociaż tym razem to nie tylko kwestia kawy, zasługa. I już dołączam do Rafcia, który właśnie wysuszył włosy. Jakby tak podsumować nasze szykowanie się do wyjścia, i to zależy, w różne miejsca możemy się szykować, to wygląda mniej więcej tak, że nawet jeśli mamy jakiś zapas czasu, to następuje taki moment, ale że mamy patrzymy... kiedykolwiek zapas czasu? Dwie minuty na przykład. No to tak. To patrzymy sobie na kawę i taki moment, taka nostalgia nas ogarnia, że o, jak przyjemnie razem zaczynać sobie dzień, szykować się, że mamy czas na to, żeby się nacieszyć kawą i sobą, a nagle, chwilę później, patrzymy na zegarek i musimy biec. I dosłownie, zwykle jak mamy więcej czasu właśnie, to później wychodzimy z domu, bo jakoś tak schodzi, że po prostu... Ada, mając na myśli więcej czasu, mam na myśli 5 albo 10 minut. Nie lubię to z reguły, ale z reguły tego porannego takiego relaksu, rutyny mamy z 5 minut, może 10, tak, żeby gdzieś sobie wybić szybką kawkę. Ale to jest potrzebne, nawet taka chwilka. No, ale chociaż chwilkę, także warto. Warto. Zapinamy pasy, czeko Ada za kierownicą. Zabieram was do domku, chociaż jest takie piękne słońce, że może jeszcze do ogrodu się przejdziemy na koniec. Czy to już jest starość, jeżeli mam wolny dzień i cieszy mnie to bardzo, bardzo mnie to cieszy, że wreszcie mogę trochę ogarnąć chatę na spokojnie, włączyć sobie muzykę, poodkurzać, posprzątać? Zabieram się za obiad, który wczoraj zrobiłam, makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym i odpalam vlogmasy. Wysprzątałam nasze mieszkanie babci i wyszłam na, optymistycznie mówiąc, budowę. Pomarzyć troszkę, że kiedyś to tutaj będziemy nagrywać vlogmasy i tutaj będą święta i z takim widoczkiem, no widoczek już mamy, widokiem już się możemy cieszyć, tak samo jak ogrodem. Idę się właśnie przespacerować, ale słońce zachodzi i robi się bardzo, bardzo, bardzo zimno. Spojrzenie na nasz ulubiony dąb. Kontrola jakości huśtawki. Trzeba będzie ją chyba zdjąć. Nie wiem, czy nie zamarznie nam tu. O, tu też uwielbiam chodzić, bo tutaj przez tyle lat w ogród żył tak jak chciał, że jest taka warstwa przyjemna, jak w parku trampolin. Umówmy się, że ten kubek idealnie pasuje pod wymiar ekspresu, bo bardzo szybko muszę się rozgrzać kawą. Zwykle przy przeprowadzkach gubiliśmy różne rzeczy, a tym razem podkradłam mamie kubek, także chcę się nim nacieszyć, zanim go oddam. Wieczór planuję spędzić w towarzystwie dwóch cudownych mężczyzn. To tak docelowo. Tymczasem jeden z nich jest u dziadków, czyli u moich rodziców i u babci Zosi. Jadę tam na razie z nimi się spotkać, trochę tam posiedzimy, a później porywam Remcia do Stasia i ich rodzinki i tak sobie spędzimy poniedziałkowy, wtorkowy wieczór. Wiesz, Remciu, że ja tą książeczkę czytałam, jak byłam mała i tata też ją pewnie czytał. I tu są kolędy, i przepisy, o, i jakieś opowiadania. Kiedy nadchodzi jesień, zimny wiatr zrywa liście z drzew i prawie każdego dnia pada deszcz. O, tu już się robi bardziej świąteczne. Czytamy od początku? Chcesz poczytać? Nie, chcesz poprzeglądać? Tu są jakieś elfy czy aniołki? Robią pierniczki i ciasteczka. Tak. Ola. Dziękuję. Miam, miam, miam. Troszkę twój.
babeczka. Dziękuję. Bo jesteś twarda babka. Będziemy robić takie babeczki, jak na zdjęciach? Zobaczymy, czy nam takie wyjdą. Jesteśmy tu łaskacze. Pa, pa. To ta Ada jest doładowana najpierw ręciowym towarzystwem, teraz Stasiowym i ich rodzinkowym i teraz już śmigam, bo Rafciu zaraz kończy pracę, także go zgarniemy do domu. Siema! Cześć! Wcześniej wjechała drzemka, później sobie oglądaliśmy film, każdy coś tam u siebie. Zrobiłam sałatkę na jutro. Jak zostanie cokolwiek chociażby do rana, to będzie nieźle. I obiad. Zabieram się za montowanie vlogmasu. Nie można również pominąć kwestii wieczornej herbatki. Tym razem imbirowa z rokitnikiem z Lidla. Świetna. W tle pralka startuje w kosmos, a my zaglądamy do kalendarzy adwentowych. Proszę Państwa, tutaj muszę zanurkować tak sobie z boczku. Uwaga, uwaga. To ja wylosuję 8 grudnia. Co mamy? Choinka, no wszystkie znaki na to wskazują, że czas najwyższy już tutaj do domu jakąś przywieźć i przestroić. Piękna choineczka, nie mogę coś wyostrzyć jej. O, teraz. Teraz to już za późno. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Ej, dzisiaj jest 8? 8, dobrze. Już jest po północy, więc 9 się pomyliło. Mamy czarną herbatkę jakąś. Yuan, chyba jeszcze nie znamy tego smaku, także chętnie, no chętnie poznamy, jak nie znamy. Tutaj szukamy teraz 8. Czy wy już widzicie 8? Ja widzę tutaj przy 18. 9, 20. Brawa, pomóż, nie mogę znaleźć. Tu! Jest. Jesteś tutaj. Lewą ręką, dam radę. No taka vlogmasiara nie da rady. Otworzyć kalendarze, to by było żenujące. Uwaga, uwaga, co my tu dzisiaj mamy? Co to jest? Gwiazdeczka znów? Ostatnio była? Czy tu były wszystkie? Nie, tu były różne. To jest inna troszkę chyba. Tak czy siak prędko zaraz zniknie. No i nasza zdrapka szczęśliwa. I zdrapujemy chyba tą samą złotóweczką szczęśliwą, co ostatnio wygraliśmy. Jaką wygraną obstawiasz na dziś? $1,000,000. Czekaj. No, 1000 może być. Dolarów? Byłoby miło. Szukamy takiego prezencika. Złolarów. Uwaga, prezencik. Byłoby miło? Nie, choinka. No i mówię, wszystkie znaki na to wskazują. Kiedy jedziemy po choinkę? No nie, tyle to ja nie będę czekać. No dobra, Rafał wygrał zdecydowanie, ja tu jakąś sałatkę. A on mi tu przyniósł pasztyciki. Barszczykiem czerwonym. Na bloga czekoada.pl wskoczyła dzisiaj relacja z Moto Mikołajów. Kilka słów ode mnie plus relacja wideo, którą pewnie już widzieliście, jeżeli oglądacie vlogmas. Jeśli nie, to nadrabiajcie, bo naprawdę jest tylu Mikołajów na motocyklach, że to jest niecodzienny widok i warto to zobaczyć zdecydowanie. A jeśli już przeczytacie mojego bloga,
to zajrzyjcie, co do czytania polecają nasi sercownicy, bo to było zadanie na 8 grudnia. Co czyta, uwaga, uwaga, Kamila? 25 lat niewinności w takich okolicznościach, są świeczki, co tu jeszcze było, lampiony, jest książka, bardzo przyjemne okoliczności. Z moim smerfem czytają Mikołajka, no to tak mikołajkowo, no, pięknie, ja uwielbiam, uwielbiam. Czekajcie, ja sobie cofnę, żeby nie przegapić. Domowe Love ma tutaj taki niezły stosik. U nas też już taki powstał koło łóżka i tak sobie stoi, stoi. Trzeba by się za to zabrać, za kolejne książki. Pierwszy śnieg, no jak świątecznie, jak romantycznie i... Ale widziałaś, jaki złowieszczy był. No właśnie. Ale klimaty kryminalne. Aszen moment. Widzę autora, ale tutaj, kurczę, nie widać za bardzo tytułu. Proszę nam tu napisać. Co to jest? Coś też widzę. Sanki, widzę dzieci. Piękną pościel reniferkową. Zazdraszczam. Skąd ta pościel piękna? Proszę mi wszystko tu napisać zaraz. Proszę się wytłumaczyć. Skąd takie rzeczy? Tutaj Artur nam podesłał dekoracje, są reniferki, choinki, tutaj taki skrzacik, również zazdraszczam. I takiego skrzata, bo mi ktoś zjadł taki zawartość takiego skrzata. Tutaj jest sporo książeczek. Na mani czytania, no to nie powinno mnie to zaskoczyć. Uwaga, też jest sporo. Zieleń szmaragdu, milczący zamek. Uwaga, co ja tu jeszcze rozszyfruję? Ania do wynajęcia. Co to, kurczę, nie widzę. Takie oto okładki. Tak mi się wydaje. Tutaj. Kasia, Joanna Chmielewska, Porwanie, Morderstwo na plebanii i Służąca. No, ale tło świąteczne jest, obrusik piękny. Morderstwo na plebanii. A tutaj Tancerze Burzy. No, proszę, Andromeda. Babę. Baba z kataną. A tu już zadanie na kolejny dzień. Także zapraszamy na kolejny filmik. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia 9 grudnia.